Mają ponad 100 lat. To skrzypce z bogatą historią, o której opowiedział nam ich właściciel Marek Stroński, wiceprezes oddziału Górali Śląskich Związku Podhalan. Przez lata nieużywane były raczej ozdobą niż instrumentem. Ale kiedy pan Marek powierzył skrzypce muzykowi Zbigniewowi Wałachowi, zyskały nowe życie. Te skrzypce były robione na zamówienie dla mojego ojca. One mają, ojciec jest z rocznika 1901. Te skrzypce mają ponad 100 lat w tej chwili i ojciec mój w ogóle był bardzo muzykalny, bo był i dyrygentem, grał na skrzypcach, na wiolonczeli, na fortepianie, wskrzeszał operetkę gliwicką po II wojnie światowej, był tam nadwornym muzykiem, no niestety wcześniej mu się zmarło, zostawił te skrzypce, które wisiały na ścianie jako dekoracja w domu i któregoś dnia moja córka zaczęła grać na skrzypcach, chodziła na zajęcia i ja mówię, no muszę się zainteresować tymi skrzypcami i ewentualnie zobaczyć, czy one cośkolwiek są warte. Poszedłem do lutnika, bardzo znanego w Zakopanem, który jak zobaczył te skrzypce, to od razu do mnie zaczął szperać po różnych materiałach, zaglądał lupą do środka i tak dalej i mówi do mnie, czy ja chcę sprzedać? Ja mówię, nie, ja panu daję 20 tysięcy za te skrzypce jak są. A ja mówię, nie, no wie pan, no to są pamiątka po dziadku, córka będzie grała, ja zostawię. I on je odrestaurował, one były rozklejone, w bardzo złym stanie, zrobił je do porządku i tak sobie w domu leżały, bo córka się bała na nich grać, jako że początkująca. I któregoś dnia, w zeszłym roku dokładnie, były Zbyszka urodziny. Zrobiliśmy mu niespodziankę w Brennej, bo on uczy tutaj małe dzieci gry na skrzypcach. Przyjechał akurat w dniu swoich urodzin na zajęcia. I myśmy go zaprosili na takie urodziny w Szałasie u Zygmunta Grenia. I ja mu te skrzypce dałem, żeby zagrał. No, w tym momencie już Zbyszka nie było. Zbyszek poszedł do rogu, zaczął sobie tam je stroić, grać i potwierdził mi to, że te skrzypce mają swoją wartość, że one mają naprawdę dobry ton. No i tak się urodziny Zbyszka odbywały, że Zbyszek sobie grywał w rogu, a myśmy śpiewali, tańcowali zupełnie do innej muzyki. Tak był pochłonięty tymi skrzypcami. Więc od razu, jak po raz pierwszy zobaczyłem te skrzypce, oczywiście zaraz uderzyły mnie pewne cechy dobrej roboty, dobrego warsztatu, pięknego materiału, bo to zwraca się uwagę, ja już też ponad 40 lat gram, miałem bardzo dużo różnych instrumentów. I dla muzyka, dla którego muzyka nie jest tylko hobby, tak jak dla mnie jest treścią mojego życia, instrument ma kolosalne znaczenie, bo instrument, poprzez instrument się wypowiadamy, poprzez instrument inni nas odbierają, czyli brzmienie instrumentu, wygoda instrumentu, szlachetność instrumentu jest takim priorytetem. I kiedy spróbowałem w tym Szałasie te skrzypce, stwierdziłem, że mam bardzo piękny ton, i bardzo są wygodne. No i tak nieśmiało zapytałem Marka, czy ewentualnie mógłby ich wypożyczyć, żeby one grały, żeby one ciągle to piękno mogły dzielić się tym swoim pięknym tonem z odbiorcami. No, potem jakoś minęło trochę czasu między naszymi umowami, ale wreszcie doszło do tego, żeśmy jeszcze raz tą sprawę podnieśli na wokandę. No i właściwie od grudnia, czy już kilka miesięcy, 2-3 miesiące. No dokładnie. To było gdzieś tydzień przed Wigilią. Tydzień przed Wigilią. Grałem na tych skrzypcach i no, jestem bardzo ucieszony, zadowolony, że mogę grać. Staram się bardzo dbać o te skrzypce. No i też zachowuję pewien dystans, bo zdaję sobie sprawę, że własnością, właścicielem skrzypiec jest Marek. Czyli takie wypożyczone. Nie wiem, kiedy zechcę powiedzieć Zbyszku. Zbyszku, oddaj. Oddaj skrzypce. Nie, no. Ja uważam, że przede wszystkim osoba, która gra na tych skrzypcach, czyli mój ojciec, by był naprawdę fest zadowolony z tego, że te skrzypce grają, a nie leżą. Bo on był muzykiem, mimo to, że był architektem, to był do tego jeszcze muzykiem. A muzykę bardziej kochał jak swój zawód architekta.
i w sumie powiem, że pewnie tam widzi sobie od pan Buczka z góry, jak te skrzypeczki grają i pewnie mówi, no dobrze, że trafiły dobre ręce, że trafiły do muzyka, który godnie je, te tony z nich wyciąga. Ja mówię, że to jest taka niesamowita sytuacja, bo muzyk poszukujący dobrego instrumentu może czasami popłaść pewien nawet obłęd szukania, bo ciągle czuje pewien niedosyt i czasami wreszcie udaje się coś znaleźć, co czyni człowieka wreszcie uspokojonym i wreszcie mówi, to jest to, na czym mogę grać, to jest i to jest, czasami czeka się bardzo długo na taką sytuację. Ja jestem, mogę śmiało powiedzieć, że to jest instrument, chociaż miałem ich koło setki, który po prostu naprawdę jest, pięknie gra i jest piękny. Tutaj ktoś, kto budował ten instrument, włożył w niego bardzo dużo wiedzy. Jest to piękny model, pięknie wykonany i, że tak powiem, nie ma się do czego, do żadnego szczegółu nie można się doczepić. Choć na tym się troszkę znam, bo naprawdę jest to moja branża i mógłbym o tym też opowiadać bardzo długo. Czyli można powiedzieć, że to jest to? To jest na pewno to. To jest na pewno. To jest instrument, na którym mógłby grać naprawdę muzyk górnych półek. Już nie mówię o muzyce ludowej, mówię o klasyce, o ludziach, którzy naprawdę są zawodowcami, profesjonalistami. A powiedział to człowiek, który buduje instrumenty, który robi skrzypce, bardzo dużo ich już zrobił, także to jest na pewno opinia, która jest niepodważalna. Poza tym w rękach muzyka one jak gdyby ciągle mają swój rezonans, mają swoją szlachetność. Instrument nieużywany, wiszący na ścianie, traci wartość, bo on musi, tutaj musi być ta emisja tego głosu, musi się grać na skrzypcach. Czyli trafił w dobre ręce na pewno, a my poprosimy króciutką prezentację tego instrumentu właśnie, bo tak gadamy, a przecież to jest najważniejsze, żeby on tutaj wybrzmiał. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.